Witajcie, przychodzę do Was z filmem o mojej kosie spalinowej Shindaiwa Model B510S. Posiadam tą kosę już ponad rok czasu. Przez ten czas kosiła zarobkowo, czasami w fajnym terenie, tak jak tutaj widzicie na filmie, a czasem były to grube, zdrewniałe i wysokie chwasty, nawet do 2 metrów wysokości. Czy też drzewka do paru centymetrów średnicy, oczywiście po założeniu specjalnej tarczy. No i zdarzały się takie dni, kiedy kosa pracowała przez parę godzin dziennie, bez dłuższych przerw. Ogólnie o kosę dbałem, co parę zbiorniczków czyściłem ją wraz z filtrem powietrza, wypaliłem tą kosą co najmniej kilkadziesiąt litrów mieszanki. Raz zdarzyło się, że kosa trafiła do serwisu i po paru dniach wróciła naprawiona, bez żadnego problemu. Osoba z serwisu mówiła, że te japońskie sprzęty mają inną kulturę napraw gwarancyjnych i uznaje się tutaj więcej usterek zgłoszonych na gwarancji na korzyść klienta niż w takich innych popularnych firmach. Po roku używania jestem w 100% pewny i zadowolony, że ją kupiłem. Ta kosa spełniła moje oczekiwania w 110%, nie zawiodła mnie jeszcze. Ma dużo mocy, to co widać na filmach i czuć podczas koszenia, no i wiadomo, nie kosztuje milionów. A tą kosę po prostu kupiłem, bo uważałem, że ma najlepszy stosunek ceny do jakości.